Partnerem odcinka jest OANDA, TMS Brokers, dom maklerski obecny na rynku już od ponad 20 lat. W opisie odcinka znajdziecie link do aplikacji, w której możecie otworzyć konto maklerskie i grać na giełdzie, a wcześniej potrenować na koncie demonstracyjnym. Jeżeli otworzycie konto za pośrednictwem tego linku, dostaniecie na start książkę o tematyce inwestycyjnej. Zapraszam, Mateusz. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj w wyjątkowej formie, innej formie, bo i widzimy się, i słyszymy. Ze mną jest dr Joanna Gocłowska-Bolek z Uniwersytetu Warszawskiego. Będziemy rozmawiać o Peru. Dzień dobry Pani doktor. Dzień dobry. Ważny temat przed nami. Tak jest. Mamy wystąpienie prezydenta jeszcze Pedro Castillo. Pedro Castillo w orędziu do narodu mówi o czasowym rozwiązaniu Kongresu Republiki i powołaniu rządu nadzwyczajnego. Wspomniał też o wyłonieniu jak najszybciej nowego kongresu, po to, żeby ten kongres był wyposażony w konstytucyjne uprawnienia. Pani doktor, co się dzieje później? Nawet jak na standardy Peru, to co się zdarzyło w środę, to jest rzeczywiście jakaś kaskada dziwnych wydarzeń, właściwie jakaś farsa polityczna. Też trudno to określić, czy stał się, czy nie stał się, czy dokonał się, czy rzeczywiście jednak nie dokonał zamach stanu. I tutaj zależy, kogo będziemy pytać, czy tych osób, które bardziej jakby sympatyzowały do pewnego stopnia z Pedro Castillo i z tą jego wizją Peru, czy jego oponentów, no, których było zdecydowanie więcej. Także jedni i drudzy oczywiście tu ze zdziwieniem jednak obserwowali to, co się działo. A co się działo? Otóż Pedro Castillo, który objął urząd w lipcu zeszłego roku, czyli minęło chyba 16 miesięcy tak naprawdę jego urzędowania, niezbyt długi czas, ale od tej pory, właściwie od pierwszego dnia, kiedy zasiadł na fotelu prezydenckim, no, borykał się z wieloma problemami. To jest człowiek bez doświadczenia politycznego i to było widać od samego początku. Właściwie miał kongres cały czas przeciwko sobie i każda jego decyzja, no, była i komentowana albo wręcz torpedowana przez parlamentarzystów. On cały czas musiał walczyć. Ten kongres zresztą też nie jest lubiany przez Peruwiańczyków. Właściwie kojarzy się z taką jakąś elitarną, polityczną masą, która no, dbając właściwie o swoje własne interesy, no, w zasadzie nie ma tu na myśli nic więcej, czyli ciągle są jakieś kłopoty, jakieś walki i to wszystko też przedostaje się do opinii publicznej. No, do tego przychodzi właśnie nowy prezydent spoza zupełnie tych tradycyjnych elit politycznych. Człowiek, który nie ma właściwie żadnego poparcia, on też nie ma doświadczenia. Przypomnijmy, my o nim rozmawialiśmy tutaj w podróży do paszportu. Jeśli ktoś sięgnie sobie do poprzedniego odcinka, to przypomni, jaki to był tak naprawdę takie wydarzenie bez precedensu, gdy Pedro Castillo obejmował urząd, też po walce dość trudnej z Keiko Fujimori, no, która reprezentowała te elity, właśnie też konserwatywną część sceny politycznej, ale to była też osoba bardzo skorumpowana, no, córka byłego prezydenta i byłego dyktatora, który siedzi w więzieniu, ale na niej też spoczywało wiele różnych oskarżeń. Ona właściwie nie tyle walczyła, znaczy też walczyła o urząd prezydencki, ale też uciekała przed no, długim wyrokiem za swoje przewinienia poważne i za korupcję. I zderzyła się właśnie w takim dość szczególnym momencie dla Peru, no, zderzyła się z taką chęcią wśród Peruwiańczyków zmiany. Pokazali czerwoną kartkę wszystkim dotychczasowym politykom i oto mamy nowego. I przyszedł człowiek właściwie znikąd, tak, polityczny outsider,
z takiej prowincji, który reprezentuje campesinos, tak, czyli biedniejszą, absolutnie biedną część społeczeństwa. On sam był jednym z dziewięciorga dzieci w rodzinie właśnie takich rolników. Gdzieś tam on sam był wiejskim nauczycielem, ale dorabiał sobie wypasaniem bydła, prawda? Więc kojarzył się znaczy był postrzegany jako osoba, która zna tą biedniejszą część społeczeństwa, będzie walczyć rzeczywiście o ich priorytety. Wreszcie, tak? Po raz pierwszy, bo takiego prezydenta nie było, no i właściwie pokolenie minęło w ogóle i byli sami prawicowi prezydenci do tej pory. On zasiadł na tym stanowisku prezydenckim i tego poparcia nie miał, doświadczenia, i to było widać. Za chwilę już zaplątał się w przeróżne afery, no, współpracował z jakimiś takimi niezbyt uczciwymi biznesmenami. Zaraz postawiono mu wiele zarzutów takich dotyczących tego, że wspierał właśnie tych biznesmenów, którzy byli mu życzliwi, tam im obiecywał coś, oni dostawali kontrakty na budowę jakichś wielkich projektów, jakichś mostów, jakichś wiaduktów, tak, czy podobne rzeczy. Tych zarzutów było sporo. I dlatego też, zresztą on sam był niesprawny w budowaniu nawet swojego takiego najbliższego otoczenia politycznego. On zmienił premierów w ciągu tych 16 miesięcy, zmienił 5 razy. Ministrów wymieniał co chwila. Ktoś policzył, że w ciągu pierwszego roku to co 6 dni zmieniany był minister. Co już wskazuje, prawda, na olbrzymią taką i rotację, ale też brak pomysłu tak naprawdę na to, w jaki sposób miałby rządzić i miałby osiągnąć te obietnice, tak, spełnić te obietnice, no, z którymi przyszedł, tak, i Peruńczycy rzeczywiście tutaj od niego wiele oczekiwali. To wszystko sprawiło, że co chwila musiał mierzyć się tak naprawdę z niechęcią kongresu. I to już była trzecia próba impeachmentu. Wcześniejsze dwie próby były nieudane, czyli nie udało się przegłosować, bo potrzeba do tego 2/3 głosów w parlamencie. Parlament w Peru jest jednoizbowy, tam zasiada 110 parlamentarzystów, tak? I wcześniej, no, nie przegłosowano tego impeachmentu, ale to tak wisiało nad Pedro Castillo, i to była trzecia próba. On wiedział, że musi zmierzyć się. Właściwie to chyba większość oczekiwała, samych parlamentarzystów również, że no, znowu sobie pogłosują, znowu pokrzyczą, znowu pogrożą palcem, trochę się pośmieją, tak, coś tam przeniknie do tej opinii publicznej i pewnie Pedro Castillo po prostu utrzyma się na tym stanowisku, bo raczej tych 2/3 większości tutaj nie było, żeby przegłosować. Tak, chociaż oczywiście tam, no, kolejna trudna próba dla samego Pedro Castillo. Natomiast on posunął się do takiego aktu desperacji, tak naprawdę, gdzie chyba już po prostu nie mogąc wytrzymać tego, co się dzieje na linii właśnie prezydent-parlament, i próbując jakoś uciec od tej sytuacji, wydaje mi się, że dość spontanicznie podjął taką decyzję, że ten parlament rozwiąże. Natomiast nie miał takich uprawnień, tak? I to jasno w konstytucji widać. Tam mamy artykuł 134, cytowany później przez właśnie parlamentarzystów, przez prawników, który wskazuje, że takich uprawnień w tym momencie prezydent nie miał. No więc jego próba rozwiązania tego parlamentu była nielegalna, natomiast on stwierdził, że ten parlament rozwiązuje, że będzie przedstawiał nową konstytucję, tak, i wprowadza godzinę policyjną i tak dalej, i tak dalej. No, chcąc po prostu ominąć tę dla siebie niebezpieczną sytuację i w zupełnie inny sposób tego podejść. Jak sobie spojrzymy wstecz, bo Peru to jest kraj z długą historią niestety tej niestabilności politycznej i z wieloma takimi próbami
To najbardziej przypomina rok 1992, gdy po 2 latach rządów, no, demokratycznie wcześniej wybrany Alberto Fujimori, właśnie podejmuje taką próbę takiego puczu, gdzie rozwiązuje kongres, no, i wprowadza dyktaturę, i następnie przez 8 kolejnych lat, no, rządzi Peru jako dyktator, za co dzisiaj odbywa długi wyrok zresztą w więzieniu. To pewnie teraz, rozumiem, świetlisty szlak, to są te wydarzenia związane. No, jak do tego jeszcze dołożymy świetlisty szlak, to jeszcze sytuacja będzie bardziej skomplikowana, tak? Ale oczywiście tutaj mieliśmy wiele, wiele różnych wątków. Ten świetlisty szlak tam się przeplatał, i w ogóle taki również reakcja na terrorystyczne działania, chociażby właśnie ze strony świetlistego szlaku, wpisują się tam oczywiście w historię bardzo skomplikowaną Peru. Natomiast rysowanie już dzisiaj takich chociażby porównań, tak, z tym dyktatorem, no, człowiekiem skompromitowanym, oskarżonym o bardzo poważne przestępstwa, i Pedro Castillo w tym kontekście wygląda bardzo źle. Chociaż jego też poprzednicy, tacy bardziej współcześni, powiedziałabym, których pewnie już pamiętamy, kojarzymy, ostatnich 6 prezydentów, tak naprawdę, no, albo było postawionych w stan oskarżenia, gdzieś sobie wynotowałam, tak, Alberto Fujimori, no, w więzieniu z olbrzymim długim wyrokiem, Pedro Pablo Kuczyński, polskiego pochodzenia, prezydent, który spędził na stanowisku 2 lata w areszcie, Ojanto Humala, tak samo aresztowany, czeka na wyrok, i prawdopodobnie ten wyrok może być bardzo długi, bo 20-letni wręcz, tak, za też korupcję i defraudację i tak dalej. Alejandro Toledo jest w tej chwili w Stanach Zjednoczonych, ale jest ścigany międzynarodowym listem gończym, i tu jest kwestia tego, czy dojdzie, czy nie dojdzie do ekstradycji. Jeżeli dojdzie, no to za chwilę wyląduje również w więzieniu za korupcję, za przyjęcie olbrzymich łapówek. Alan Garcia, który w momencie, gdy chciano go aresztować, popełnił samobójstwo, tak? A też zarzuty były bardzo duże, związane właśnie z łapówkarstwem i ze związkami z brazylijskim Odebrechtem. Martin Vizcarra to jest też przypadek, o którym musimy tutaj wspomnieć, bo on stworzył pewien precedens. To był człowiek, który nie był jakby wybrany w demokratycznych wyborach, tylko wszedł właśnie w miejsce odsuniętego prezydenta jako wiceprezydent. I on najpierw jawił się jako człowiek dość rozsądny, natomiast też postawiono mu poważne zarzuty, też walczył z tym kongresem przez cały właściwie czas. Na jego prezydenturę przypadła pandemia, za co krytykowany jest właśnie za nieudolne zarządzanie tą pandemią. I postawiono mu taki zarzut, który dzisiaj się pojawił właśnie w przypadku Pedro Castillo, no bo taki precedens powstał. To znaczy, on został uznany przez kongres za osobę moralnie niezdolną do pełnienia funkcji prezydenta. I dlatego go odsunięto, prawda? Przegłosowano ten impeachment, odsunięto go od władzy. I teraz w przypadku Pedro Castillo, no, precedens już jest, wiadomo, jak postąpić. No więc uznano go również za osobę permanentnie, tak, czy stale niezdolną do sprawowania władzy prezydenckiej, moralnie niezdolną. Cóż pod tym pojęciem można rozumieć? Bardzo wiele, czy zupełnie nic? Tak? I to jest, myślę, że niebezpieczna interpretacja w ogóle przepisów, bo rzeczywiście taki zapis w Konstytucji istnieje, jest taka możliwość, tak? Ale jak to interpretować? I właściwie, jakbyśmy się uparli, to każdemu z prezydentów można by postawić właśnie taki zarzut i w ten sposób odsuwać kolejnego i kolejnego od władzy. Peru ma w tym już
doświadczenia dość bogate. Niestety to destabilizuje absolutnie scenę polityczną i no nie, tutaj nie mamy niestety żadnych na dzisiaj takich nadziei na to, żeby ta scena polityczna rzeczywiście nam się ustabilizowała, że stało się wreszcie coś, co sprawi, że te i partie polityczne będą takie bardziej tradycyjne, powiedzmy, bo tego też brakuje w Peru, prawda? Jak sobie popatrzymy na inne kraje, no właściwie, jeżeli spojrzymy tu prawica, tu lewica, tak, tradycyjnie myśląc, kojarzy się nam to z jakimiś konkretnymi politykami, z ich działalnością, tak, nawet z konkretną nazwą partii. W Peru tego nie mamy, nie mamy tej ciągłości. I to też jest dla kolejnych polityków trudne, no bo jeżeli jest wybierany właśnie polityk, który nie ma żadnego poparcia politycznego. I to właśnie Martín Vizcarra był do tej pory takim przykładem takiego prezydenta, który był bezpartyjny, tak? Nie miał żadnej szansy na to, żeby się wybronić właśnie w momencie, gdy był oskarżany o co? No, o niemoralną zdolność do sprawowania władzy prezydenckiej. Jak słucham, Na tak to sam. nakład. Tak. Jak słucham. Na to nakład. Mów, przepraszam. Nie, chciałem, tak jak, bo też jak słucham pani doktor, to mam wrażenie, że tak słuchacz może odnieść takie wrażenie, że Peru rządzi jakaś klika, jakaś wewnętrzna klika, która przyjmuje swego rodzaju kogoś do swojego środowiska, akceptuje pewne rządy, akceptuje pewne decyzje. Brzmi to tak na wzór państwa mafijnego. Nie wiem, czy to Peru to jest właściwe określenie. Nie wiem, czy tradycyjne nasze rozumienie mafii tutaj pasuje, natomiast klika to jest dobre określenie, które bym tutaj zastosowała. Natomiast zwłaszcza do tych poprzednich rządów. Natomiast Pedro Castillo miał być tą inną osobą, No prawda? tak. Człowiekiem, który przełamie tę tradycję, te konwenanse, te niestety złe standardy w peruwiańskiej polityce. Z nim wiązano właśnie takie nadzieje. Zresztą na niego właśnie dlatego głosowali przede wszystkim, no właśnie, ci campesinos, osoby indiańskiego pochodzenia, czy z bardziej tych tradycyjnych społeczności, tak powiem, bardziej. Może właściwie tak z tradycyjnych społeczności, albo właśnie wywodzące się gdzieś tam z tych metyskich wiosek. Ich jest przecież masa w Peru, prawda? To jest większość, która nigdy nie miała swojego rzecznika. I teraz głosując na niego, no mieli nadzieję na to, że rzeczywiście będzie ktoś, kto o nich zadba. Zresztą to obiecywał Pedro Castillo, mówiąc, że on doprowadzi do zniesienia tych nierówności, wreszcie zasypania tej przepaści pomiędzy tymi elitami politycznymi, tymi skorumpowanymi ludźmi, którzy przecież od dziesiątków lat trzymają władzę. I Peru do tej pory no, było też gospodarczo bardzo stabilne, gdzie pomimo tych właśnie trudności politycznych, to jednak była gospodarka, która się rozwijała. I skoro wszyscy słyszeli gdzieś tam w telewizji, że w Peru jest tak dobrze. Tak? To wciąż było to oczekiwanie, no dobrze, no to skoro jest tak dobrze i rośnie nam ta gospodarka, i mamy ten wzrost gospodarczy, i wszystko niby się tak dobrze układa, to dlaczego ja tego, prawda, w mojej rodzinie tego nie odczuwam? I była taka narastająca frustracja, która właśnie wyniosła Pedro Castillo do władzy. On nie sprawdził się, okazał się politykiem absolutnie niesprawnym, zupełnie nie potrafił zbudować sobie żadnego zaplecza politycznego, ale też w żaden sposób nie wprowadził żadnej z reform obiecanych. On też mówił o reformie koniecznej, absolutnie, systemu edukacji, systemu zdrowia, no po to właśnie, żeby w tych gdzieś oddalonych od dużych ośrodków miejskich, jakichś miejscowościach, też ludzie mieli dostęp do szkoły, do opieki zdrowotnej, do bieżącej wody, chociażby kanalizacji. No takie rzeczy, które rzeczywiście przemawiały przecież do większości Peruwieńczyków. Obecnie, znaczy tuż przed jeszcze tą próbą zamachu stanu,
Pedro Castillo miał zaledwie 25% poparcia społecznego, co no, w półtora roku, niespełna tak, to jest spora strata, no bo on, jeżeli wygrał, no to powyżej, ciut powyżej 50% jednak miał. Natomiast teraz rzeczywiście no, stał się takim skompromitowaną taką osobą i na pewno będzie się tutaj na tej peruwiańskiej scenie źle kojarzył. Co z nim dalej? No, on został aresztowany, tak? On próbował zresztą w którymś momencie uciec. Cała ta farsa zamachu stanu trwała raptem 124 minuty, niezbyt długo. Gdzie najpierw, tak jak to słyszeliśmy, odczytał, trzymając trzęsącymi się dłońmi, takim wzruszonym głosem odczytał ten swój komunikat, takie oświadczenie, zostało przygotowane, że właśnie rozwiązuje kongres i wprowadza godzinę policyjną i tak dalej. Okazało się, że nikt za nim nie poszedł. I w ciągu następnych kilkunastu minut właściwie no, jeden, drugi, trzeci minister rezygnował z rządu, z udziału w tym przedsięwzięciu. Pedro Castillo został sam. Za chwilę również usłyszał, że także no, przewodniczący Trybunału Konstytucyjnego jest przeciwko niemu, że tu wszyscy uznają, że on nie ma takich kompetencji, ażeby wprowadzać tego typu rozwiązanie. Nie poszli za nim. Ci, którzy byli najbliżej, ale tutaj jeszcze przez godzinę, no, żyliśmy na wdechu, czekając na to, co zrobi wojsko i policja, no bo to tak naprawdę było kluczowe. W 1992 roku, gdy Alberto Fujimori przeprowadzał swój zamach stanu, swój pucz, to był przygotowany na to, był umówiony, wiedział, że za nim wojsko i policja pójdą i tak się rzeczywiście stało. Natomiast dzisiaj wojsko i policja wydały wspólne oświadczenie, że będą stać na straży demokracji, porządku i no, było jasne w tym momencie, że Pedro Castillo zostaje sam. On, gdy już się zorientował, że tak rzeczywiście jest, że nie ma tego poparcia, nie może liczyć na to, że to się faktycznie dokona, to zabrał swoją rodzinę, wpakował w samochód i kazał się zawieźć do ambasady Meksyku. Takie relacje do nas dotarły. Natomiast nie udało mu się do tej ambasady Meksyku faktycznie wkroczyć. Został zatrzymany ten samochód i właśnie Pedro Castillo został aresztowany. Dlaczego do ambasady Meksyku? No, Meksyk ma taką pewną tradycję już udzielania schronienia osobom no, z politycznego świata Ameryki Łacińskiej, no, które poszukują przez jakiegoś bezpiecznego azylu, jak chociażby nie tak dawno widzieliśmy w przypadku Evo Moralesa, który uciekał z Boliwii po swojej z kolei no, takiej nieudanej próbie. Też przeprowadzenia zmiany. No i tutaj widocznie Pedro Castillo uznał, że to jest taki bezpieczny ewentualnie kraj. Gdyby dotarł do tej ambasady Meksyku, mogło to się w ten sposób skończyć, że on by został przyjęty przez AMLO, prezydenta Meksyku. Dlatego, że też widzimy, że akurat Meksyk, zresztą wiele innych krajów też wypowiadało się dość przychylnie o samym Pedro Castillo. Znaczy, Pedro Castillo nie miał przyjaciół w takim międzynarodowym gronie. Nie był specjalnie lubiany ani W ogóle nie miał ceniony. przyjaciół. No, ale jednak w Meksyku prawdopodobnie znalazłby tutaj schronienie. Zresztą widzieliśmy przed kilkoma czy kilkunastoma godzinami, tak naprawdę, czyli gdzieś dobę po tych wydarzeniach, już w areszcie Pedro Castillo jednak ratyfikował, czy podpisał taki list, który został w jego imieniu napisany do prezydenta Meksyku no, z prośbą o udzielenie azylu.
Wydaje się, że to jest nieprawdopodobne. To znaczy, dzisiaj on z tego aresztu nie zostanie wypuszczony. On został oskarżony właśnie o próbę przeprowadzenia zamachu stanu. Inne oskarżenia, dość poważne, właśnie te korupcyjne, za te związki z szemranymi biznesmenami i za nierespektowanie prawa, no już nad nim wiszą. Także prawdopodobnie no, te wyroki tam za jakiś czas będą zapadać. To jeszcze pytanie na krótkie na zakończenie. Pani doktor, czy peruwiańska armia ma duże wpływy? Bo tutaj oczywiście wspomniała Pani o tym, że dyskutowano, zastanawiano się, jak zareagują, i mamy przykłady z historii, że to armia była kluczowa w tym całym procesie. Jak dzisiaj jest z tą siłą? To właśnie był taki moment, który nam pokazał, ta, że to jest właśnie kluczowe. Zresztą Peru nie jest tutaj jakimś wyjątkowym krajem w Ameryce Łacińskiej, gdzie ta armia, nie powiem, że ma siłę decydującą, no bo tak nie jest, tak? Ale też po tej historii bardzo niewdzięcznej, gdzie odgrywała czasem właśnie rolę negatywną, wydaje się, że dzisiaj stara się odzyskać jakby dobre imię, i to jest ten moment, który pokazał, że jednak po stronie demokracji wojskowi stanęli. Myślę, że to jest bardzo ważne mimo wszystko. W całej tej trudnej takiej historii, która się zdarzyła, to jest ważne, że te demokratyczne jakby ramy zostały zachowane. To znaczy Peru ma dzisiaj dużo do nadrobienia i musi zbudować jakąś stabilną scenę polityczną, jeżeli chce w ogóle funkcjonować. Myślę, że to nie jest zadanie na jedną kadencję, tylko w ogóle być może na pokolenie. Natomiast rola zarówno armii i policji jest taka, że powinny stać po prostu na straży porządku instytucji demokratycznych i to teraz zagrało, tak? To tak się zdarzyło. Natomiast mamy teraz no, taki nowe otwarcie chyba w jakimś sensie, to znaczy jakieś 2 tygodnie wcześniej po tych kłótniach, gdy już było wiadomo, że Pedro Castillo właściwie no, aż kipi od tej frustracji, niemożności dogadania się w ogóle z kongresem, to jego wiceprezydentka Dina Boluarte, 60-letnia prawniczka, która wraz z nim tak objęła urząd właśnie w lipcu 2021, ona odcięła się od niego i tutaj zadeklarowała, że jakby nie, no, nie uznaje jego linii politycznej. I w momencie, gdy już został aresztowany Pedro Castillo, to właśnie ją powołano na stanowisko prezydenta. To jest zgodne z konstytucją, także w momencie, gdy nie ma prezydenta, to wiceprezydent obejmuje tę funkcję. Nie wiadomo było, jak ona będzie reagować, jak się na to będzie zapatrywać, natomiast już teraz wiemy, że ona stwierdziła, że chce pełnić tę funkcję do końca kadencji, to znaczy do lipca 2026 roku. To jest dużo czasu, prawda? I znowuż, to jest osoba bez zaplecza politycznego, ona jest bezpartyjna, tak jak sobie przypomnijmy właśnie Martin Viscara pewien czas temu, to musiał pożegnać się ze swoją funkcją, bo nie potrafił tutaj się dogadać. Nie wiemy, czy ona będzie potrafiła no, zbudować tutaj jakąś stabilizację. Natomiast mówiła zaraz po zaprzysiężeniu, które nastąpiło dosłownie natychmiast, gdy tylko się to wszystko dokonało, tak, był aresztowany Castillo, to ona zaraz została zaprzysiężona. Ona mówiła o tym, że chce dążyć do rozejmu, chce zjednoczyć Peruwiańczyków, chce doprowadzić właśnie do takiej stabilizacji. Ona potępiła zamach stanu, powiedziała o tych wydarzeniach, że to był zamach stanu, który pogłębia kryzys polityczny. Więc ona przyznała, tak, że to był zamach stanu, potępiając Pedro Castillo, czyli swojego wcześniejszego no, szefa niejako. Zobaczymy oczywiście, jak to się będzie dalej rozgrywać. Trudno tutaj przewidywać, żeby nastąpiła już natychmiast stabilizacja, dlatego że no, kongres jest dzisiaj rozjuszony.
i prawdopodobnie będzie chciał te swoje rozgrywki jednak w jakiś sposób dalej prowadzić. Nie wiem, czy pani Boluarte jest na tyle silną, okaże się na tyle silną osobą, aby tutaj zaprowadzić tę stabilizację. To będzie pierwsza, jest już tak, pierwsza osoba, pierwsza kobieta na tym stanowisku w Peru. 60-letnia prawniczka, też wywodząca się z dość ubogiej rodziny. Gdzieś wyczytałam, że to jest, ona była najmłodszym dzieckiem spośród 14 dzieci, gdzieś tam też w południu, gdzieś w wiosce tej peruwiańskiej. Prawda? No jej historia też dużo mówi. Natomiast dzięki temu pochodzeniu i takiej właśnie historii, gdzie osoba jednak z bardzo ubogiego środowiska, która doświadczyła tak życia w jakiejś takiej wiosce bez dostępu do opieki zdrowotnej czy do kanalizacji chociażby, która musiała walczyć z dnia na dzień, ona potem pracowała jako taka podrzędna urzędniczka gdzieś tam w jakimś malutkim urzędzie, przez 17 lat i dopiero właściwie gdzieś tam kandydowała na burmistrza jednej z dzielnic w Limie, a przegrała te wybory wówczas. No i tak się jej ułożyło, że właśnie Pedro Castillo poprosił ją na to, aby razem z nim podjęła się tej misji. Natomiast dzisiaj ta misja jest zupełnie, zupełnie inna. Być może jakieś już doświadczenie ona jednak zdobyła, obserwując, co się dzieje z Pedro Castillo. Wydaje się być po jej wypowiedziach dotychczasowych, już potem co się stało, wydaje mi się, że jest osobą, która pewną siłę w sobie ma. I dzisiaj kongres tak naprawdę jest dość. Chociażby neutralnie, tak, jeśli nie pozytywnie, to neutralnie nastawiony do nowej pani prezydent, więc punkt wyjściowy, punkt taki startowy jest właściwie dobry. Zobaczymy oczywiście, jak to się dalej w Peru potoczy, ale ja myślę, że jeszcze sporo tam się wydarzy i że ta kadencja, nawet jeśli uda się jej dotrwać do końca kadencji, chociaż poprzednich tak sześciu prezydentów nie dotrwało, to będzie to trudna kadencja i trudna na pewno rola. Prezydent Peru Pedro Castillo został w środę aresztowany przez siły bezpieczeństwa. Peruwiański parlament przegłosował jego dymisję. O tym, że Peru nie ma szczęścia do prezydentów, dr Joanna Gosłowska-Bolek, bardzo dziękuję. Dziękuję.